Uwagi. Teraz lecimy krok dalej, tak? Czy to co przedtem? Idę tu, idę po underhooka, tak? Łapię, ściągam go tutaj ciasno, żeby mi nie uciekł. Ważne jest, wy tutaj robicie ten sposób, że wasza ręka jest gdzieś tutaj. Nie, jak on tu będzie miał luz, to on mi da rękę na gdykę, tak? Odepcha mnie, wyrwie rękę. Tak nie działa. Ale jak go tutaj złapię, to ja go tu muszę zamknąć, tak? Mogę oczywiście się za kimono złapać, bo jeszcze mocniej, tak? Ale tu musi być ciasno, wyrwij rękę. No, po prostu się wyrwie. Popatrzcie. On mnie szybciej dźwignie do góry, wyrwie. Niż rękę wyrwie, tak? To on sobie tu musi być mocne, bo od niego zależy, co dalej będziemy robić, tak? Czy ona ucieknie, czy nie. No i dobra, mamy to. Robimy dalsze wyjście, tak? Idziemy tutaj na ten korek biodrowy. Idziemy nogą na niego i od razu dociskamy kolanem, tak jak przedtem łapiemy za jego głowę, odpychamy, gdzie jest ta kontrola. Teraz zobaczcie, popuszczam lekko rękę, cofam się do tyłu, tak jak mówiłaś, to będzie jego łokieć, tak? Daję, popatrzcie teraz na jego rękę. Jego ręka tu jest w powietrzu, tak? I teraz to, co ja tu mam ten uchwyt, to daję moje kolano na jego, na mój łokieć, tak? I na jego łokieć. I dociskam. Tomaty, ale wczepność, tak? Oczywiście tutaj go dalej mogę kontrolować, nie? Jeżeli idziecie za wysoko, tu dacie, nie działa, to znowu odpychamy go za głowę, lekko się cofamy, próbujemy docisnąć. Jeżeli on odwróci rękę, pójdzie na tą stronę, to wam pokażę jeszcze na to kontrę, tak? Na jego skręcenie ręki. Więc na razie sobie nie kontrujcie tego, bo na kontrę będziemy robić kolejne takie wrzucające, dobra? Na razie ręka zostaje prosta, czyli robię tą sytuację, kiedy on mi rękę tutaj zostawił. Ja mam tutaj tą rękę złapaną i teraz z mojego pleców, tak, przekładam kolano na mój łokieć i dociskam mój łokieć do matki, tak wczepnąć, tak? Jeszcze raz. Mamy całość, zbijamy, idziemy tu, wysuwam biodra wyjściem łokciowym. Idę tu, tu mam kontrolę, odpycham mu głowę, wycofuję się. Jeżeli rękę mi obróci, oczywiście próbuję gdzieś tam sobie ją poprawić. Ręka na kolano na rękę i tutaj dociskam. Jeżeli tak mówię, obróci rękę, to za chwilę do dalszych kroczenia. Tak? Tu jest ważne, żeby jego ręka leżała w ten sposób, mój łokieć, żeby był na jego łokciu i moje kolano dodatkowo. I ci uwagę, tutaj robię mu presję, mam na jego przedramię, tak? Próbujemy.